Tragiczny finał poszukiwań polityka PSL Płock. Znaleziono ciało starosty Mariusza Bieńka. Wędkarze, którzy łowili w okolicach mostu w Płocku, poinformowali policję o dryfujących w Wiśle zwłokach. W środę przed godziną 13 potwierdzono, że ciało należy do poszukiwanego od kilku dni starosty płockiego Mariusza Bieńka, który zaginął po tym, jak wywróciła się na Wiśle jego łódka. Jak podaje polsatnews.pl, w środę 25 sierpnia wędkarze zgłosili na policję, że w Wiśle, około 2 km od mostu imienia Legionów Piłsudskiego w Płocku, dryfuje ciało. Na miejsce od razu udał się prokurator, jednak śledczy nie byli w stanie ustalić, czy są to zwłoki zaginionego starosty. Konieczna była ich identyfikacja. Wszyscy do końca mieliśmy nadzieję. Niestety, dziś nadeszła bardzo smutna informacja o odnalezieniu ciała tragicznie zmarłego Mariusza Bieńka, starosty powiatu płockiego. Wiele razy miałem okazję z nim współpracować i poznałem go jako świetnego samorządowca, zaangażowanego w swoją pracę na rzecz naszej lokalnej wspólnoty, zawsze gotowego do działania i niesienia pomocy. Był młody, energiczny, miał jeszcze wiele planów i dużo dobrego do zrobienia, napisał prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Informacje te skomentował także prezes PSL. Zmarł Mariusz Bieńek, starosta powiatu płockiego. Jeden z najlepszych samorządowców, jakich miałem zaszczyt poznać, od zawsze związany z PSL. Wielka strata dla ziemi płockiej. Niech spoczywa w pokoju. Rodzinie i bliskim składam najszczersze kondolencje, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Mariusz Bieńek urodził się 20 października 1983 roku, wkrótce miałby 38 urodziny. Ukończył Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku. W latach 2007-2010 pełnił funkcję zastępcy burmistrza w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród. Starostą płockim został w 2014 roku w wieku 31 lat. 4 lata wcześniej objął urząd burmistrza w Wyszogrodzie powiat płocki. Mariusz Bieńek był żonaty, osierocił 2 dzieci. Poszukiwania starosty Mariusza Bieńka trwały od niedzieli, jak pisaliśmy wcześniej, poszukiwania starosty płockiego ruszyły w niedzielę 22 sierpnia i kontynuowano je w kolejnych dniach. W weekend powyżej miejscowości Świniary Łódź, którą Mariusz Bieńek płynął ze znajomymi, wywróciła się. Dwóm mężczyznom udało się dopłynąć do brzegu, a następnie zadzwonić po pomoc. W pierwszych dobach od zaginięcia w akcji udział brało około 120 strażaków. Obfite opady utrudniały poszukiwania. W akcję zaangażowano kilkanaście łodzi strażackich i WOPR oraz łódź policyjną. Funkcjonariusze sprawdzali brzegi rzeki oraz jej główny nurt od miejscowości Świniary aż do Płocka. Prokuratura, starosta oddalił się od łodzi i nie był w stanie wrócić. Prokuratura rejonowa w Płocku potwierdziła w poniedziałek, że zaginiony to starosta płocki Mariusz Bieńek, który wraz z dwoma znajomymi wypłynął w niedzielę na ryby. Łódź wywróciła się, gdy wpłynęła na Mieliznę. Z uwagi na to, że nie było tam głęboko, płynący łodzią podjęli próbę postawienia jej na wodzie. W pewnej chwili starosta oddalił się i nie był w stanie wrócić. Dwaj pozostali mężczyźni, mimo podjętej próby, nie zdołali do niego dopłynąć, powiedział zastępca prokuratora rejonowego w Płocku Marcin Policiewicz.